Jak powiedział łowczy, nie można było użyć środków usypiających, ponieważ nie było gwarancji, że obydwa zwierzęta usną w tym samym czasie. Jeśli jeden z nich osłabłby wcześniej, drugi szarpiąc głową mógłby skręcić nieprzytomnemu trykowi kark. Dlatego podjęta została akcja ręcznego rozdzielenia zwierząt. Muflony miały zostać zapędzone w pułapkę, schwytane w sieć, obezwładnione i rozszczepione. Zwierzęta jednak nie zawsze chcą się trzymać ludzkich planów. Podczas pędzenia zamiast w pułapkę pomknęły do młodnika. Tu jeden z leśniczych chwycił je za rogi, przycisnął do ziemi, delikatnie rozdzielił i puścił wolno. Wśród dzikich parzystokopytnych, jak jelenie, muflony czy sarny, często dochodzi podczas rój do walk samców i szczepienia. Dobrze, jeśli zostaną zauważone przez człowieka, inaczej mogą skończyć się śmiercią obu zwierząt.